Dobrze, natomiast chciałem przejść teraz do czatu, ponieważ od kiedy był temat Łukasza Ekierta i pana brata, cały czat od tych 10 minut spamuje telefon do brata, natomiast pan postawił swoje warunki. Jeżeli ale Zbigniew Stonoga, ale teraz ja nie mówię, mówi reżyser, teraz mówię, to przeczat, proszę wysłuchać. Natomiast Zbigniew Stonoga... Jeżeli to zrobicie, to zrywam program. Ale z rodzonym bratem? Nawet wyjaśniłem dobrze, jeżeli ludzie są tutaj o pewnej wrażliwości, to zrozumieją. Jeżeli to zrobicie, to uważam, nawet będę wzywał do bojkotu w sobotniej gali, bo jeżeli się do tego stopnia posuniecie, przy tym stopniu mojej argumentacji, której użyłem, jeżeli wszystko będziecie chcieli zmonetyzować, a dlaczego brat to nie tylko, że ja zrywam dzisiejszy program, ale zrywam galę i będę wzywał moralnym obowiązek, moralnym, jeżeli się do tego posuniecie, moralnym obowiązku, obowiązkom... Ale to ty się możesz wypowiedzieć, a brat się nie może wypowiedzieć? To ja od razu, a ja znam wasze wstępne działania i tyle wam odpowiedzi dla waszego czatu. Ale to ty się możesz wypowiedzieć, a brat nie może? Wy się posługujecie instrumentalnie czatem, ja uzasadniłem, jeżeli to zrobicie, to będzie przekroczenie, to będzie krzywda dla tego dziecka niewyobrażalna. Teraz jeszcze na jakimś etapie jest to dziecko anonimowe. Natomiast tego nie powiedziała reżyserka. Moim bratem zrobili wiele, żeby nie było. Panu tylko to, więc Zbigniew Stonoga też napisał, że brat... Ja chcę was przestrzec, nie idźcie tą drogą. Dobrze, natomiast Marcinie, bo widzę, że ty wchodzisz tutaj właśnie w te tematy pomiędzy tym wszystkim. Natomiast nie wiem, czy my w ogóle powinniśmy mówić o tej rodzinie, ale widzę, że ty masz odmienne zdanie. Nie, ja w ogóle uważam, że o takich tematach nie powinniśmy rozmawiać, natomiast oni już tutaj rozmawiali. Ja nie rozumiem, jeżeli brat chce się wypowiedzieć w programie, to dlaczego jeden może, drugi nie może? To, bo ja uważam, że takiego tematu w ogóle nie powinno być. W ogóle. Ale jeżeli już się wypowiedział, to dlaczego brat się nie może wypowiedzieć? Wypowiedziałem się w sposób wyjaśniający. Wypowiedziałem się, dlaczego... Ale ja bym chciał na przykład dowiedzieć, co twój brat Łukasz powiedział. Ekiert wydobył prywatną moją korespondencję. Ale chcemy się dowiedzieć, co myśli o tym brat. Na koniec. A ja odpowiadam, że nie jest to niewarte krzywdy tego dziecka. I nawet jeżeli będę narażał się na jakiekolwiek kary, to ja w tym momencie oświadczam państwu, że zrywam ten program i będę wzywał do bojkotu, sobotniej gali, na której się nie wstawię. No to już wiemy. Natomiast rozmawialiśmy również o Konradzie Niewolskim. Przed chwilą pan poruszył ten temat. Ja pamiętam, kiedyś był taki telefon dla konkurencyjnej gali, gdzie właśnie Konrad Niewolski pan bardzo mocno poszli na noże. Czy to mówienie teraz o Konradzie to jest znowu wejście z nim w jakiś konflikt, czy ten konflikt po prostu cały czas trwa, że pan mówi, brata... mówi tak hiperboliczne bzdury. To mówi, no przecież państwo, ci, którzy się interesują mniej więcej, nawet Najman już o tym nie mówi, bo jakby wyczuł w tym interes, to by też to powtarzał te bzdury. Otóż Konrad Niewolski opowiada od 3 lat, o prawie 4 lat, że wraz z żoną Joanną Godlewską-Murańską, jak też z jakimiś prokuratorami, sędziami pod ochroną policji, tworzyliśmy zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem dziećmi, jakimiś zbiorowymi gwałtami i szeregiem innych czynów nierządnych. Natomiast uwaga, wszczęła śledztwo prokuratura okręgowa w Koszalinie i niestety, wszczęła z urzędu, bo tam akurat miałem nadzieję, że podchwycą to przez tych urzędników, czyli prokuratorów, policjantów i sędziów, których w tą sprawę miał rzekomo ze mną angażować Konrad Niewolski swoimi pomówieniami. No ale kiedy Konrad Niewolski przed biegłym oświadczył, że nad wszystkim czuwa agent niemieckiego wywiadu o pseudonimie Rolf, no to biegły uznał, że pani prokurator, ale no niestety no, jesteśmy bezradni, nie możemy temu panu stawiać zarzutów. I tak się na ten moment ma sprawa z Konradem Niewolskim. Także jeżeli ktoś chce słuchać dalej bzdur, może dzwonić Niewolski, opowiadać o rozpuszczaniu wpadku. A czemu może Niewolski, dobrze, ja w tym razie poproszę. A czemu może Niewolski, bo te dzieci są anonimowe, bo te dzieci nigdy nie istniały, a tamto dziecko w przeciwieństwie, to ci idioto tłumaczę, to dziecko istnieje. Jest fizyczne. Ale to brat chce z tobą porozmawiać. Ale skąd ty wiesz, o czym brat chce porozmawiać? Ale skąd ty wiesz, o czym brat chce porozmawiać? A może brat ci chce powiedzieć, cześć, Jata, dawno się nie widzieliśmy, kiedy kawę wypijemy? Może brat tak chce powiedzieć? Mój brat właśnie jest... Kochany braciszku, to słychać. Przegrywa proces, gdzie ojciec go wydziedziczył. Słyszysz? I posunął się do rzeczy naprawdę niegodnych. Ale może brat chce zadzwonić i zapytać, hej, Jacuś, bracie kochany, kiedy kawkę wypijemy? Wyjaśniłem, muszę... Skąd ty możesz wiedzieć? Ale wyjaśniłem dogłębnie, także jeżeli macie potrzebę dzwonienia do Niewolskiego, opowiadania o hipotetycznych, nieistniejących dzieciach, jakichś ofiarach, róbcie to, niech tam się ośmiesza, to mi dobrze, w takim razie zgodnie z czatem prosimy o telefon do pana Niewolskiego, ale wiemy, że teraz mamy kogoś jeszcze innego na linii. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Cześć, witam serdecznie, z tej strony Mateusz. Cześć Mateusz, witam panie Jacku i witam Marcina. Witamy również. Panie Mateuszu, do kogo ma pan pytanie? To teraz zadam panu pytanie. A co pan zrobił na targach FIWE? Pan, z tego co wiem, podpisał właśnie kontrakt na walkę z Elite Fighters, właśnie w tym miejscu, na targach FIWE. To czemu pod Warszawą? Jakieś targi sportowe, ale to w Warszawie było, nie pod Warszawą. No, powiedzmy na tych targach, o tym mówię dokładnie. I tam pan podpisał kontrakt, czy nie? No, medialnie zostało to tak ogłoszone, no. No, a co było warunkiem przyjazdu na te targi? Pamięta pan, czy nie, jaki pan zarzucił warunek dla Federacji Elite Fighters? Nie pamiętam. 50 tysięcy, które pan otrzymał na konto. No i co? I pamięta pan, że na tą walkę były sporządzone 2 umowy i na tą walkę pan miał 2 menadżerów? No ale i zadaj pytanie, bo do czego to dąży? No, zaraz tu nie ma żadnej tajemnicy. No tak, czyli jeden kontrakt był sporządzony na panią Joannę Godlewską na kwotę 150 tysięcy i ona w tym momencie była pana menadżerką, a drugi kontrakt był na 50 tysięcy, które pan otrzymał właśnie na konto, a to tylko dlatego, bo pan miał z ówczesnym menadżerem kontrakt, że powyżej 50 tysięcy 50% panu pana menadżerowi. Tak było. Nie znam takiej okoliczności.
No to ja właśnie tylko panu przypominam cały czas o tym, jakby nie patrzeć. I właśnie z tego, co wiem, pan Marcin Najman, tutaj nie mamy nic do pana Marcina Najmana. Jednocześnie pozdrawiamy pokój numer 6 z Twittera, który był wczoraj, i również gościnę pana Marcina, bo pan Marcin Najman oddał zaliczkę. Tak, oczywiście. Ale jeżeli było już jasne, że walka się nie odbędzie, to w oczywisty sposób zaliczka została zwrócona. To jest oczywiste. Oczywiście, to podpisujemy się pod tym, co zostało oddane. Ale pan Jacek Murański do tej pory nie oddał wyżej wymienionej zaliczki. I teraz bylibyśmy, żeby jeszcze się nie procesować, bo to jest bez sensu, dodam jeszcze, że był zapis pewny w umowie, że był debiut w oktagonie. Tam było zawarte właśnie jasne hasło, że podpisujemy się na walkę na debiut pana Jacka Murańskiego w oktagonie. Ale on wcześniej zawalczył na Fame MMA. Dokładnie, panie Marcinie. I dlaczego pan Jacek Murański zawalczył na... I dlaczego powstała rzymska klapka? To jest właśnie ten patent. Żeby ominąć zapiski kontraktowe. Ale z tego, co pamiętam, ta rzymska klapka była i tak mimo wszystko w oktagonie. To takie kluczowe tematy, kluczowe hasła, które się tam odbyły. Ale nie już do tego, panie Jacku. Pan złamał zapis umowny, jasne. Pan Marcin Najman oddał zaliczkę, jak najbardziej. My jako Federacja Elite Fighters nie chcielibyśmy tej zaliczki. A dodam, że nie raz już z panem Marcinem rozmawiałem, dwa razy z panem Marcinem rozmawiałem, wczoraj jeszcze trzeci raz na pokoju, z panem Jackiem negocjowałem kontrakty, jeszcze świętej pamięci Mateusza, pana Jacka również negocjowałem kontrakty, ale tylko chciałbym powiedzieć, że te 50 tysięcy, które jest zaliczką i do tej pory pan jeszcze nie zwrócił tej zaliczki, chcielibyśmy, aby na przykład 20 tysięcy pan sobie zostawił, a 30 tysięcy wpłacił na cele charytatywne, które się zasłaniamy tą charytatywnością, Bóg, honor i ojczyzna, te hasła wszystkie i tak dalej, więc prosił, żeby 15 tysięcy zostało przekazane na WIOS, a 15 tysięcy na fundację Obudź Nadzieję, bo jestem w tym momencie mieszkańcem Gdańska, tak więc może jakoś byśmy poszli w tym kierunku, panie Jacku. Czyli ja rozumiem, że tu jest jakiś przedstawiciel Federacji Elite Fighters, tak? No możemy tak to powiedzieć. No możemy czy nie możemy? Możemy tak to powiedzieć, czy nie? No, to... no możemy. No to bym po pierwsze chciał wiedzieć, z kim rozmawiam, ale też to nie jest niezbędne. Więc ja wytłumaczę pewien, bo to są pewne procesy gospodarcze. Mm-hmm. Nie wiem, czy rozmawiam ze sobą z wykształceniem prawniczym. Podejrzewam, że nie. Otóż Mateusz... Jak pan z góry zawsze patrzy, to raczej nie. Czemu z góry? Pytam się, czy... albo ze świadomością prawną. Bo ktoś, kto miałby świadomość prawną, to nie będzie formułował tego typu bełkotów. Znaczy, powiedzieć można wszystko. Otóż kontrakt ma to do siebie, że jest tam oczywiście różnica między zadatkiem a zaliczką. Ma kontrakt to do siebie, że no, winę za zerwanie kontraktu i zaliczka chroni strony. Przede wszystkim wynajmowanego. W tym przypadku, w tym przypadku chroniła mnie. Nie z mojej winy nie doszło do realizacji. Ja słuchałem, próbowałem się wsłuchać, złapać. Teraz proszę mi dać czas na odpowiedź. A ja nie jestem organizacją charytatywną, żeby rozdawać należne mi pieniądze, to po pierwsze. A po drugie, co do zarzutów odnośnie mojej działalności charytatywnej, to 100 tysięcy z mojej garzy od Fame MMA za walkę, do której nie doszło, ale do której ustaliłem, że Fame wypłaci te pieniądze, 100 tysięcy poszło porówno na WOŚP i na Caritas Polska. Ale teraz powiem jeszcze o czymś jeszcze nie mówiłem. Za walkę z Pasutem, gdzie została ogłoszona walką wieczoru, gdzie ja uznałem, że to jest nienależne nam są te pieniądze, ani mi, ani Pasutowi, bo była tam lepsza walka, bandury, więc nie podobało mi się to. Już nie będę teraz chodził w szczegóły. Ta walka nie była walką wieczoru, ale został Betlik nam przyznał nagrodę. Otóż powiem, bo widzicie, wy mi prowokujecie do czegoś, o czym chociażby takimi wstrzykiwaniem, zarzucaniem mi, że ja pod charytatywnością się podszywam się po charytatywność. Otóż i Fame to potwierdzi, bo na moje zlecenie pieniądze mi należne z Betklika. Co zrobił Pasut, jego sprawa. Według mnie powinien również zrobić to, co ja. Ale ja swoje pieniądze kazałem, które dostaliśmy od Betklika za walkę wieczoru, ja swoje pieniądze kazałem przeksięgować również po połowie na WOŚP i na Caritas. A drugie, co do debiutu, czy nie debiutu, to są tak zwane kruczki, niuanse prawne. To nie moja wina, że ktoś jest głupi, a ktoś jest mądry. Prawo jest po to, żeby z niego korzystać. Ja miałem debiut w rzymskiej klatce. Koniec końców. Nie, rzymska klatka była zlokalizowana na oktagonie. Dobrze o tym wiemy. A oktagon był zlokalizowany w mieście. No do czego? No, ale no mówiliśmy tutaj, dlatego pan wynalazł rzymską klatkę. Skąd mamy historię rzymskiej klatki? Oczywiście nie mamy nic do Federacji Fame, tylko do pana Nizago. No i to jest mój kamień węgielny pod rozwój polskich free fightów. Dziękuję nieprawniku. No dobrze, to jeszcze tylko pytanie. Dziękuję nieprawniku, że właśnie przypomniałeś całemu światu, że ja jestem ojcem chrzestnym rzymskiej klatki. Znaczy ja tutaj pan ją wynalazł tylko na potrzeby właśnie tego zapisu kontraktowego, z tego co dobrze wiemy. Chcieliście wydymać Freda, Fred wydymał was. Skoro tak pan sądzi, czyli co, 50 tysięcy pan zostawia sobie, nie przekazujemy te po 15 chociażby, żeby już mówię, bo nie chcemy tego z powrotem, już to zadarujemy. Czy ja mówię niewyraźnie? Dobrze, panie Jacku. Dobrze. Niech będzie. Panie Mateuszu. Dzięki, Mateusz. Dziękujemy za telefon. Pokój z Twittera i dziękujemy panu Marcinowi za to, że pojawił się wczoraj. Trzymajcie się, panowie. Przypomnijmy, to miała być pierwsza walka między panami. Dziękujemy.